Krupka, wynik 3-0, bramki dla gospodarzy Damian Audasz, 2 i Dawid Wolny. Przedstawiam trenerów obu drużyn, pan Aleksander Murzyłowski, Piotrówka, pan Zbigniew Spółka, Odra Opole. I poproszę o refleksję szkoleniowców, zaczynając oczywiście od trenera gości, pan Aleksander Murzyłowski. Witam serdecznie. Na początek chciałem pogratulować tej trenerowi i Odrze zdobycia 3 punktów. Co mogę powiedzieć o meczu? Gdzieś tam staraliśmy się zaskoczyć gdzieś Odrę. Inaczej wyszliśmy na to spotkanie niż we wcześniejszych meczach. Zdaliśmy sobie z tego sprawę, że gdzieś tam otwartej piłki z drużyną Odry prowadzić nie możemy. No i ten plan może się powiódł, gdyby nie stały fragmenty gry. No niestety tego się bardzo obawiałem i Odra obnażyła nawet nas w tym aspekcie i dlatego na 3 punkty to była zasłużenie, wygrała i trzyma. Dziękuję bardzo, pan Zbigniew Spółka. Dziękuję za gratulacje. Odbyło się dzisiaj spotkanie z RZS-em Piotrówko, dopisujemy 3 punkty, wygraliśmy 3-0. Gratuluję Damianowi bardzo dobrego występu. I chłopakom zwycięstwa, łatwego zwycięstwa, całego meczu pod kontrolą. Patrzymy już w przyszłość, chcemy tą rundę dokończyć zwycięstwami. Myślę, że to był jednostronny mecz i czy ze stałego fragmentu gry, czy z akcji. Bramki są takie same, także gratuluję chłopakom, że pokonali rywala, z którym Odra musi wygrywać i musi wygrywać zdecydowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenerów? Nie mam pytań.